Dzień dobry. Szanowni Państwo, moi drodzy, zacznę od wyzwania pewnego, szczerego. Jestem chirurgiem, tak to prawda, od 40 lat prawie. I dlatego zadałem sobie pytanie, skąd idziemy, gdzie jesteśmy i dokąd zważamy, zmierzamy. z chirurgio. Przewidywanie nie jest proste, jak to kiedyś powiedział wielki fizyk Niels Bohr do swojego rozmówcy Alberta Einsteina. A już szczególnie jeśli chodzi o przyszłość. Tym bardziej nie jest proste, że przyszłość niekoniecznie rozwija się linearnie, jak to już dzisiaj słyszeliśmy, potrafi zmieniać się skokowo. Bywają całe dekady, gdzie nie dzieje się nic, a potem nagle w ciągu tygodni, miesięcy, roku dochodzi do rewolucji. Czy wiecie Państwo, kto to zdanie wypowiedział? Nie bardzo dziś popularna postać, może nawet taka, której nie wypada cytować. I taką epoką w chirurgii była połowa XIX wieku. Wtedy doszło do absolutnie epokowych zdarzeń. Pierwszym z nich było wynalezienie znieczulenia ogólnego. To, co Państwo tutaj widzą, wielka sala operacyjna w jednym z najsłynniejszych szpitali świata do dziś Mass General w Bostonie, która zyskała sobie nazwę kopuły eterowej Ether Dome. Bo tam właśnie przeprowadzono pierwsze udane znieczulenie ogólne. Ale zanim to było możliwe, liczyła się u chirurgów szybkość. Ten człowiek, którego małe zdjęcie Państwo widzą po prawej stronie, to jest Robert Liston, brytyjski chirurg, prawdopodobnie najszybszy chirurg świata. Potrafił wykonać amputację nogi w 2,5 minuty, a jak opowiadają złośliwcy, Najszybsza jego amputacja objęła również trzy palce asystenta oraz jądrowidza, który przypadkowo zęblał i upadł na stół operacyjny. Co gorsza, proszę państwa, wszystkie te trzy osoby zmarły, ponieważ zaraziły się gangreną. I to jest jedyna operacja w historii medycyny z 300% śmiertelnością. Mawiano o listonie, że. Trzymał nóż w zębach w czasie operacji, żeby było szybciej, a zamiast używania tak zwanego turnikietu, czyli chwytanie opaski na nogę, chwytał, miał wielkie ręce, więc chwytał nogę swoją ręką, ścisłał, żeby nie kwawiło i ciął. Ale od czego się zaczęła historia znieczulenia ogólnego? Od imprezowania. Chirurg, nie, tym razem chemik, nie chirurg. Chemik 18 wieczny Humphrey Davy wynalazł gaz rozweselający. I Brytyjska socjeta zaczęła się spotykać na różnych rodzajów partii, po to, żeby ten gaz wdychać i śmiać się do woli. Nazywano to sfawolami gazowymi, laughing gas frolics. I co się okazało? Okazało się, że jak ktoś spadł ze schodów albo boleśnie uderzył się w głowę, o co nie było łatwo, e, trudno w stanie odurzenia, nie odczuwał bólu. I już Humphrey Davis zaczął myśleć: to jest może szansa na bezbolesną chirurgię. Ale minęło dużo czasu, zanim udało się to wcielić w życie, i dopiero w roku 1845 Horacy Wells w tej właśnie sali spróbował po raz pierwszy znieczulenia ogólnego. I co? Wielka klapa. Nie zadziałało. Miano wyrwać pacjentowi ząb, w środku zabiegu pacjent zaczął krzyczeć, na półtorej roku wszystko umarło. Ale w roku 1846, mniej więcej półtora roku później, kolejny dentysta William Morton użył eteru. I chirurg John Collins Warren usunął pacjentowi bezboleśnie guz szyi. Chirurg krzyknął na koniec zabiegu. Dżentelmeni, to nie jest humbug. I tak się zaczęła historia znieczulenia ogólnego. Ten Robert Liston, o którym mówiłem, parę miesięcy później dosłownie, sam przeprowadził już kolejną amputację w znieczuleniu ogólnym i krzyknął na koniec, ta jankeska sztuczka działa. Takie były początki. Ale to nie tylko znieczulenie ogólne. Proszę Państwa, wtedy większość chorych umierała z powodu zakażeń. Umierała z powodu zakażeń, z czego dziś nie zdajemy sobie sprawy. I pojawia się tu wielka postać Ignacego Zemelwajsa, wiedeński położnik, który obsługiwał, był pochodzenia węgierskiego obsługiwał dwie kliniki położnicze i zauważył, że w jednej z tych klinik Kobiety dwa razy częściej umierają na gorączkę połogową. I zaczął się zastanawiać dlaczego. Doszedł do wniosku, iż dzieje się tak, dlatego że do jednej kliniki przychodzili studenci medycyny, a do drugiej położne. Być może studenci przynoszą pecha, jak myślicie. Nie, prawda była inna. Oni tam przychodzili prosto z prosektorium. I nie myjąc rąk, po wykonaniu sekcji, badali kobiety, odbierali porody. Wówczas... Zemelweiss nakazał mycie rąk po przyjściu do kliniki położniczej. Prowadziło to na niego ostracyzm, potępienie. Miał mnóstwo wrogów, ale częstość gorączki połogowej spadła dwukrotnie. Wydawało się, że wszystko jest na dobrej, na dobrej drodze. Niestety, parę miesięcy później, mimo mycia rąk, historia się powtórzyła. Wrogowie Zemelweissa po prostu triumfowali. Ale on nie ustawał w wysiłkach i w analizach. I zauważył, że na tym oddziale leży pacjentka z ropiejącym rakiem macicy i że studenci najpierw badają ją, a potem odbierają porody, przenosząc zakażenie. Więc on nakazał mycie rąk przed każdym podejściem do pacjenta. Tego już było za wiele. To spowodowało, że uznano go za wariata, zwolniono z pracy, a na kongresie. We Francji, w Paryżu, kilka lat później, położników stwierdzono, że może jego podejście jest oparte na pożytecznych obserwacjach, ale jest zbyt skomplikowane, żeby dało się je poprawnie wdrożyć. Proszę sobie wyobrazić, mycie rąk jest zbyt skomplikowane, żeby udało się to w praktycznej medycynie zastosować. Podstawowy manerw w czasie epoki covidowej, jak pamiętamy doskonale. I biedny Semmelweis umarł w kompletnym zapomnieniu w szpitalu dla wariatów, a co gorsza, umarł na skutek zakażonej rany, więc ta infekcja dopadła i jego na koniec. I druga postać, Joseph Lister, wielki brytyjski chirurg, który wymyślił aseptykę i antyseptykę, zastosował kwas karbolowy, wszystko tam tym kwasem pryskano, moczono narzędzia. To jest słynny rozpylacz, który rozpylał opary kwasu karbolowego wokół stołu operacyjnego. Tylko, że to wszystko też się nie chciało przebić do świadomości chirurgów. We Francji w ogóle tego nie przyjęto. Czy wiecie Państwo, jaka była śmiertelność żołnierzy francuskich operowanych w czasie wojny francusko-niemieckiej w 1870 roku? Umierało 75% żołnierzy właśnie na skutek zakażeń. I nie chciano tej metody przyjąć. Ale ostatecznie się przebiła. Jedna jeszcze historia, też pionierska historia, którą bardzo lubię, bo to jest historia o miłości. William Halsted, to był wielki amerykański chirurg, który został zatrudniony w John Hopkins Hospital w Baltimore i który pracował z pielęgniarką, w której się zakochał, instrumentariuszką, ona się nazywała Carolyn Hampton. Stosowano już w tym czasie środki znieczulające, mytole, myto ręce karbolem, różnymi roztworami. Ona miała bardzo wrażliwą skórę i to powodowało, że miała straszliwe wysypki, egzemy, pękała jej skóra na rękach tak, że przyszła do niego i powiedziała, że rezygnuje z pracy. I wtedy Halsted wymyślił gumowe rękawiczki. Nie po to, żeby chronić pacjentów, po to, żeby uchronić ręce swojej ukochanej. Potem pobrali, zresztą się pobrali... E Niestety Halsted, eksperymentując z różnymi środkami, stał się kokainistą najpierw, potem próbował się uchronić od nałogu, stał się morfinistą, więc nie do końca mu się to udało i jego żona również umarła z przedawkowania morfiny. A niechęć do rękawiczek chirurgicznych była taka na początku, że jego oponenci wyszukali na ulicy trzy niewidome kobiety, kazali im ubrać rękawiczki gumowe i odczytywać napisy w języku Braille'a, żeby udowodnić, że w rękawiczkach tego się nie da zrobić. Ale oczywiście potem znowu wszystko się zmieniło. Pionierzy mają bardzo, bardzo trudne życie w medycynie. I jeszcze jeden przykład, tym razem ze znacznie bliższej nam epoki. Początek lat 80. Ten pan to jest niemiecki chirurg, nazywa się Erik Mue. To jest człowiek, który jako pierwszy wykonał laparoskopowe usunięcie wyrostka robaczkowego. Proszę popatrzeć, nie było jeszcze wtedy żadnych kamer. On patrzy, zagląda do wnętrza ciała swoim gołym okiem, przykładając je do optyki. Pewnie tam niewiele widać. Musiał sam wymyślić narzędzia, które chciał stosować. Czy wyobrażacie sobie, że żadne czasopismo nie chciało przyjąć pracy na ten temat? A uznanie przyszło do niego dopiero po kilkunastu latach. Dziś to jest standardowa metoda w chirurgii. A jego poprzednik ginekolog, Kurtzem, który dwa lata wcześniej wykonał, również Niemiec wykonał laparoskopowe usunięcie wyroska robaczkowego, skończył w ten sposób, że chirurdzy ogólni założyli mu sprawę w izbach lekarskich. I zażądali, żeby mu odebrać prawo wykonywania zawodu, za to, że robi eksperymenty na ludziach. Dzisiaj to są wszystko standardowe metody. I dzisiejsze nasze sale operacyjne oczywiście wyglądają już zupełnie inaczej. Mamy kamery, mamy monitory, mamy specjalne światło. 4K, HD, 3D i tak dalej. Widzimy o wiele, wiele lepiej. Ale te wszystkie wynalazki miały bardzo, bardzo trudną drogę. Problem jest często. Nie w tym, żeby wymyślić nowe idee, ale żeby porzucić stare. Jak weszła laparoskopia do użytku, to jeden z profesorów na kongresie chirurgii w Polsce powiedział, Jak ja tej operacji nie robię, to znaczy, że to nie jest dobra operacja. I to przywiązanie nasze do tego, co przez całe życie robiliśmy, jest często przeszkodą w adoptowaniu nowego podejścia. A co się dzieje dziś? Mamy chirurgię robotową. Tu jest pewne oszustwo, bo to nie robot wykonuje operację. Operację cały czas wykonuje chirurg, który siedzi za konsolą robota i nim steruje. Robot to jest w gruncie rzeczy bardzo skomplikowany manipulator chirurgiczny. Chirurga robotowa wprowadzona w połowie lat 90. W roku 2001 wykonano słynną operację. Którą nazwano Lindberg, od Charlesa Lindberga, który przeleciał nad oceanem jako pierwszy człowiek w samolocie. Ta operacja polegała na tym, że francuski chirurg w Nowym Jorku zoperował pacjentkę, która znajdowała się w Strasburgu, usunął jej właśnie pęcherz żółciowy, czyli zrobił tę samą operację, którą wykonywał Erik Mue, pionier dla paroskopii. Tylko był jeden problem. To była najdroższa operacja w dziejach człowieka kosztowała milion euro. I nie dlatego, że sprzęt był tak drogi, tylko dlatego, że zapewnienie łączności, która gwarantowała brak opóźnienia w przesłaniu sygnału między Nowym Jorkiem a Strasburgiem kosztował wówczas tak bająskie pieniądze. Ale chirurgia robotowa zaczęła się rozwijać w tempie po prostu niesłychanym. Pojawiło się mnóstwo firm, mnóstwo robotów już w tej chwili i jak popatrzymy na to wszystko, mamy obecnie na świecie ponad 7 tysięcy robotów, w Polsce do niedawna było ich kilka, dzisiaj już jest ponad 40, ale to wszystko pociąga za sobą wymierne koszty. Jeden robot chirurgiczny to jest koszt rzędu 2-3 milionów euro, a każda operacja to jest kilka do kilkudziesięciu tysięcy złotych, dodatkowo, pomijając wszystkie inne koszty. Ale te technologia rozwija się w sposób niepowstrzymany i naprawdę stanowi rewolucję i tak jak na początku lat 2000. Wykonano na całym świecie mniej więcej 200 operacji urologicznych robotem. 5 lat później to już było 16 tysięcy, a do, przez cały ten czas do dziś wykonano już wszystkich zabiegów robotowych 12 milionów. Następny postęp chirurgia sterowana obrazem, gdzie możemy nawigować dzięki integracji badań obrazowych to zwłaszcza w neurochirurgii jest stosowane, ale też dzięki różnego rodzaju substancjom, barwnikom, które podajemy pacjentowi do krwi i w specjalnym świetle bliskim podczerwieni to widzimy. Jesteśmy w stanie zobaczyć w płucach guz. Często go nie widzimy gołym okiem, ale on świeci nam na zielono w tym świetle i możemy go zidentyfikować. Ale też dzięki temu, że możemy go zidentyfikować i usunąć, to możemy być pewni, że zmianę w całości usunęliśmy, bo już nic tam nie świeci po zabiegu. Następny postęp, wirtualna rzeczywistość. Różnego rodzaju gogle wirtualne, hololensy, które pozwalają chirurgowi, nie tylko widzieć badania obrazowe zawieszone w powietrzu, jakby nad polem operacyjnym, ale pozwalają też rzutować obraz z badań przedoperacyjnych, tomografii komputerowej, rezonansu. Na pole operacyjne pozwalają sprawniej wkręcić śrubę, na przykład, w ortopedii, czy lepiej uwidocznić, gdzie w danym narządzie znajduje się guz albo naczynia. Medyczna symulacja. Następny postęp. I znowu też pokaz na to, jak trudno przyjmują się nowe idee. Hallstedt wprowadził do chirurgii wielki paradygmat szkoleniowy. On brzmiał tak. C1. Do one, teach one, czyli obejrzy jeden zabieg, oczywiście ich musiało być więcej niż jeden, Wykonaj jeden zabieg i naucz następnego tego zabiegu. Ale to nie jest specjalnie skuteczna metoda szkoleniowa. Nie mówię już też, że stresująca niewątpliwie dla pacjentów, bo kto by chciał być królikiem doświadczalnym, kogoś, kto operuje po raz pierwszy. Tenże Halsted też mówił: wielki chirurg, wielkie cięcie. A przecież z rozwojem laparoskopii, chirurgii robotowej, to odchodzi w przeszłość. Więc te stare idee umierają, na ich miejsce przychodzą nowe. Medyczna symulacja, robotyka to są też rzeczy, które przyszły z wojska, które przyszły niestety z pola walki. To już mówił Hipokrates, wielki lekarz starożytności: Chcesz być chirurgiem, idź na wojnę. Ale nie wszystko musi być tak kosztowne, bo tu mówimy o rzeczach, które kosztują setki tysięcy miliony złotych. Ale są też innowacje bardzo proste, innowacje w organizację. Do lat 30. lotnictwo było uważane za o wiele bardziej niebezpieczne niż medycyna, niż chirurgia. I co się stało? W czasie II wojny światowej. Amerykańska firma Boeing opracowała koncepcję i zbudowała prototyp nowego potężnego bombowca latającej fortecy B-17. Ten samolot w czasie trzeciego lub czwartego lotu rozbił się kompletnie. To była dla Boeinga katastrofa. Kompletna katastrofa. Firma straciła jedyny samolot, który miała zbudowany. Straciła kontrakt rządowy olbrzymi, który dostał Douglas, konkurent. I uznano, że ten samolot był zbyt skomplikowany, by człowiek go mógł prowadzić. I co się wtedy narodziło? Lista kontrolna. Bo okazało się, że błąd polegał na niewykonaniu jednej czynności przez doświadczonych pilotów. Tyle tylko, że ta czynność była nietypowa. W innych samolotach nie trzeba było tego robić. Trzeba było zwolnić przed lądowaniem klapy skrzydeł. Tego nie zrobiono i samolot się rozbił. Jak wprowadzono wtedy listę kontrolną, checklistę, 13 tysięcy wyprodukowanych w czasie wojny samolotów, żaden nie rozbił się na skutek błędu ludzkiego, mimo że 2 miliony kilometrów one przeleciały. Jeżeli popatrzymy na liczbę zdarzeń medycznych, to szacuje się, że w Stanach to jest prawie 700 zgonów każdego dnia. To wyobraźcie sobie, to tak jakby się rozbiło 8 rejsowych samolotów. Codziennie, jakby rozbijało się 8 rejsowych samolotów, to przecież ruch lotniczy cały nad Stanami Pasażerski natychmiast zostałby uziemiony. To jest oczywiste dla każdego. Dlaczego lotnictwo jest takim przykładem sukcesu? Dlatego, że wprowadzano tam pewne zasady. Które do medycyny, do chirurgii dopiero zaczynają być wprowadzane. Po pierwsze, dzisiejsza medycyna to jest bardzo skomplikowana zespołowa praca. Proszę Państwa, w latach 70. jeszcze jednym pacjentem zajmowało się średnio dwóch pełnoetatowych pracowników: lekarz i pielęgniarka. I lekarz przez część swojego czasu. Dzisiaj przy łóżku chorego stoi 15 i więcej specjalistów: fizjoterapeutów, techników, radiotechników, laborantów. I tak dalej, i tak dalej. Przecież to jest ogromny zespół, który musi się komunikować jakoś ze sobą. Bo większość tych błędów, o których mówimy, to są błędy, które wynikają ze złej komunikacji albo braku komunikacji. I tutaj przykładem jest Formuła 1. Pit stop. 20 osób w jednym czasie obrabia i naprawia jeden samochód. I ta lista kontrolna, bardzo, bardzo prosta lista kontrolna, złożona z 19 pozycji, została prowadzona testowo w 8 szpitalach świata przez WHO. I to w bardzo różnych szpitalach. Proszę spojrzeć, od Indii i Tanzanii po szpital w Stanach Zjednoczonych w Seattle i szpital w Toronto w Kanadzie. I co się okazało? Okazało się, że śmiertelność po wprowadzeniu listy, czyli groszowej sprawy, spadła dwukrotnie. Akurat we wszystkich szpitalach, z wyjątkiem tego w Seattle, najlepszego z nich. Ale statystycznie wszędzie liczba powikłań spadła o 30%. Tylko dlatego, że trzeba było wykonać pewne czynności, które podlegały sprawdzeniu, a zespół musiał się komunikować. Kolejny krok, też przejęty z lotnictwa. Analiza zdarzeń niepożądanych. Raportujemy zastanawiamy się dlaczego do czegoś doszło albo dlaczego do czegoś o mało nie doszło. Tak? Near misses, czyli te zdarzenia, do których mogło dojść, które były krytyczne są równie ważne w tej analizie jak zdarzenia, do których doszło. I wreszcie punkty kontrolne, bramki kontrolne, checkpoints albo hurdles z angielska. To są takie momenty, w których należy wszystko sprawdzić, wykonać określone czynności. Jedna bramka 90% redukcji zdarzeń niepożądanych, trzy bramki 99%. No ale jaka będzie przyszłość? No mówiliśmy tu już dzisiaj w czasie licznych wystąpień o robotyzacji. Global McKinsey Institute szacuje, że 60% zawodów ludzkich da się zautomatyzować. Oczywiście, to już o tym też mówiliśmy, jakby ten, ten pierwszy, który podnosi nóż idzie, że tak powiem, to kierowcy ciężarówek, autonomiczne ciężarówki, które będą sobie same jechać z zadaną szybkością po zadanej trasie przez 24 godziny na 7. Oczywiście są atrakcyjną wizją. Jeżeli chodzi o medycynę, tu jest trochę gorzej. Polecam państwu stronę Will Robots Take My Job, można sobie sprawdzić jaka jest szansa na utratę pracy w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o chirurgów, ów do 2050 roku przynajmniej zero szans. Także ja się uspokoiłem, pracy raczej na razie nie stracę, mój syn pewnie jeszcze też. Jeżeli już mówimy o lekarzach, to pewnie najszybciej i najbardziej zagrożeni są ci, którzy analizują obrazy, bo tam są największe postępy sztucznej inteligencji, czyli radiolodzy i patomorfolodzy. Ale tych też brakuje. No dobrze. Ale jest jeszcze jedna sprawa. Niezależnie od tego, jak bardzo wierzymy w technologię, robotyzację, symulację cyfryzację, jak bardzo wierzymy w nową, lepszą organizację pracy. To zostaje jeszcze element ludzki. I ten element ludzki szczególnie widać w sytuacjach kryzysowych, bo to jest dopiero nasza relacja w stosunku do innych ludzi, jest dopiero miarą naszego życia. To dziś już słyszeliśmy nie tak dawno. I ona szczególnie uwidacznia się w sytuacjach kryzysowych, tak jak tutaj rok 2022, Bachmut, proszę popatrzeć, zabieg wykonywany chirurgiczny w absolutnie krytycznych warunkach, gdzie niczego z tych nowych technologii nie ma. I kończąc już, chciałbym podkreślić, że niezależnie od tego, jak wielki będzie postęp jak bardzo on nas zafascynuje, to jeżeli nie zbudujemy więzi z drugim człowiekiem, więzi opartej na zaufaniu, więzi opartej na komunikacji wzajemnej, to nigdy nie będziemy dobrymi lekarzami, którzy dają pacjentom komfort i poczucie bezpieczeństwa. I może najpiękniej ilustruje to taka krótka... Motywacyjna mowa, którą wygłosił generał porucznik Lewis Chesty Puller. To był najbardziej odznaczony amerykański komandosz, jeden z Marines, który walczył w II wojnie światowej, walczył w Korei Północnej. I w pewnej bardzo krytycznej sytuacji powiedział do swoich żołnierzy: tak, wróg jest przed nami. Wróg jest za nami, wróg jest po prawej, wróg jest po lewej. Tym razem na mnie ucieknął. Dziękuję serdecznie.